Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę. Jest to w sumie ostatni odcinek w tym tygodniu z Vampire Survivors. Kochani, mam nadzieję, że dźwięk jest w tej chwili dobrze skonfigurowany. Miałem problemy z nagrywaniem, ale to zaraz wam wszystko opowiem mniej więcej, co się dzieje. Weźmiemy sobie znów Imelda, nie, Antonio. Bierzemy Antonio i idziemy na Dairy Plant. The magic map hidden in here might finally lead us to a vampire, or at least to more roast chicken. Czyli tak, ja już nagrywam to drugi raz. Znaczy drugi raz, nagrałem jakieś półtorej minuty materiału z Dairy Plant, aczkolwiek zauważyłem, że miałem tu wszędzie okna widoczne i musiałem znów to od początku nagrać. Tak więc kochani, Dairy Plant, myślę, że Antonio się bardziej tutaj przyda, bo musimy tutaj niestety chyba gdzieś dotrzeć. Nie mam pojęcia gdzie. I przez jaki czas? I czy to wszystko będzie się jakoś nasilać, czy nie? Dobra, oczywiście Lightning Ring. Jest to trochę lipa, bo nie możemy się zatrzymać, musimy cały czas podążać. Widzę, że coś tu możemy niszczyć, ale nie wiem dokładnie co. Wow! Co to mi dało, to ja nie wiem. Chyba, że ich przejechałem. Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że naprawdę może to być ciężka mapka. No i kochani, co o tej mojej zmiany sprzętu? Kupiłem sobie Logitech Pro X z myślą o VR-ze. Nie powiem, nie są to tanie słuchawki, dlatego no, byłem przygotowany na to, że wydam sporo kasy, aczkolwiek, że będę zadowolony. W tej chwili używam Mad Dogów, nie pamiętam modelu, no, a są to słuchawki z jakieś 200 zł i powiem wam szczerze. Te Mad Dogi są chyba lepsze Boże, nie HyperX-ów, co ja gadam? Co ja gadam? Staram się skupić na graniu i na gadaniu, ale to widać, że nie wychodzi zbytnio. Są lepsze od tych Logitechów. Przynajmniej ja mam takie odczucie. No ale to jeszcze nie byłoby w sumie złe, bo teoretycznie kupiłem słuchawki tylko po to, aby móc nagrywać materiały z VR-a. Ojej. Nic ciekawego. No i zakupiłem. Przyszło wszystko, byłem nawet zadowolony. Nie było jakieś tam tragicznie, nic z tych rzeczy. Szału też nie było oczywiście. Ale już taki zadowolony, mówię, w końcu będą odcinki z VR-a. No niestety, podłączając wszystko do VR-a, stwierdziłem, że fakt faktem, dźwięk może i jest płaski, bo płaski, bez sterownika, tylko na AUX. Ale niestety mikrofon nie działa. No i teraz zagwozdka, dlaczego to nie działa? Wyczytałem. I niestety doszedłem do miejsca, gdzie popełniłem błąd. A błąd popełniłem już na samym początku, zakładając, że można podłączyć zewnętrzny mikrofon, nawet taki w słuchawkach, do Oculus Questa. Okazało się, że jedyny mikrofon, który może być podłączony do Oculus Questa, to jest ten zintegrowany w Oculusa. No ale stwierdziłem, dobra, może jednak jeszcze te słuchawki mi się przydadzą tak po prostu do nagrywki, może będą lepsze i tak dalej. Zainstalowałem sterowniki do tych słuchawek. No i niestety, ale nie. Mad Dogi nadal są lepsze od tych Logitecha i znacznie tańsze. Przynajmniej może moje ucho tak to wszystko wychwyca. Więc wiadomo, jak mam mieć tam 4,5 stówki w kieszeni i słuchawki, które będą leżały i będę na siłę ich używał, to chyba jest oczywiste, że no, że nie będę ich jednak brał. Dobra, ewolucja z Hollowheartem. Bierzemy to. Tylko tak, idę tu bossa. Kurde, to może być problem. Nic tam nie pada, nie ekspimy w ogóle. Może ja jednak powinienem się zatrzymać, bo tutaj jest ich coraz więcej. Jest ich coraz więcej, a ja jestem teraz słabszy na nich. Znaczy, może inaczej. Oni są coraz silniejsi, a ja stoję w miejscu. Więc nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem jednak będzie wbicia levela początkowo. O kurde, tu się nie da wyjść. Lepiej chyba wbić level i dopiero zacząć podążać w wskazanym kierunku. Nie wiem, jak daleko to może być. Już mi się na przykład ten exp tutaj nie podoba, który wzięliśmy, no ale dobra.
Dobra, King Bible. Standardzik. Załącz się King Bible. Dobra, załączyło się, ale i tak nie ma szału. 4 minuty psów tyłek. Z racji z tego, że jest to ostatni materiał, jeżeli zaczniemy jakiś tam stage, nie wiem, nawet powiem, jeżeli teraz nawet przegramy i zaczniemy od początku. Oh fuck. Oczywiście, że to. Muszę się nauczyć, żeby nie używać myszki w tej grze. O kurde, chyba się wpieprzyłem. Oj, o. Nie wiem, czy już troszeczkę nie zaspałem. Wiecie co? Zacznijmy sobie od początku. Zacznijmy sobie to od początku. Jeszcze raz. Może jakiś power-up sobie nawet weźmy. Ale nie, movement speed mamy już na samym początku zrobione. Może, ale to, tego też nie wezmę. No to oczywiście inflict damage. Jednak to jest 5%. Ale wiecie co, dobra, to ja sobie tak zrefunduję wszystko. Pójdziemy to tak jak było wcześniej, 1400 mi zostało. I wejdziemy teraz w tego DPS-a. Bo nic innego tu już sobie za to 467 chyba nie weźmiemy, prawda? No max health, ewentualnie recovery. Ale nie, dobra, bierzemy baka. Bierzemy baka, no znów chcę wziąć Antonio, bo jednak ten Antonio mi się jakoś dobrze kombuje, nie wiem dlaczego. Jeszcze raz, i na początku sobie tutaj pofarmmy. Myślę, że to jest chyba najlepszy sposób do tego. Dobra. Musimy się przebić przez nich, więc oczekuję, że będziemy mieć movement speeda, garlika i King Bible oczywiście. Ja wiem, że pisaliście komentarze na temat tego właśnie Vampire Survivors, aczkolwiek powiem wam, że zapomniałem, czy to tam było napisane, a teraz nawet nie sprawdzałem. Więc mój błąd, przepraszam, mea culpa. Jeżeli będą następne odcinki z Vampire Survivors, to na pewno sobie to ogarniemy. W ogóle właśnie ktoś pisał, że ten szpinak, który tam jest z Rise Damage, działa jako ogólny damage. Ja tam pomyliłem słowa w języku angielskim. Dobra, weźmy sobie Holy Cross, bo wiem, że Holy Cross się z czymś kombowało chyba. Walnąłem tam gapę właśnie na temat tego DPS-a. Czy was można utłuc? Można was utłuc. Nawalamy cię. Jesteś chyba bossem. Tak, jest pierwszy boss. I ktoś powiedział, że na escape można właśnie przyspieszać. Więc ja przepraszam, że nie pamiętam twojego wyniku. Aczkolwiek osobiście powiem ci, że akurat czytałem wszystkie te komentarze w pracy i to tak ukradkiem, powiem szczerze. Laurel. No ale wolę Whipa. Może ten Laurer jednak może by nie byłby taki zły. Pytanie, z czym to by się skombowało? Attractor. Nie, no idziemy na Crossa, bo Cross się... Tak mi się wydaje, że Cross się chyba z Holy Bible kombuje. Ale nie jestem pewny. Ale wydaje mi się, że już jest deczko lepiej przynajmniej. Jeżeli chodzi o nasze DPS-y. Hollow Heart, jest. O, coraz mocniejsze te moby. Coraz mocniejsze są te moby. Garlic, jest! Jest garlic. Może jakoś to ugramy, zobaczymy. Lightning ring. Czyli robimy standardowy build.
Kochani, powiedzcie mi, czy byście chcieli nawet ze słabszym mikrofonem zobaczyć jakiekolwiek rozgrywki z VR-a. Bo ja teraz jestem na etapie rozwiązywania problemu właśnie z jakością mikrofonu. No niestety, jeżeli się gra na VR-ze, no to nie będę siedział przy komputerze i starał się tego jakoś nagrywać przy monitorach, bo boję się po prostu, że rozpieprzę sobie sprzęt. No, nie będę was okłamywał. Może ten Spellbinder. Dobra, whipa. Whip. Robi się niebezpiecznie. Znów czyżby nam garlic ratował tyłek? O! Mamy coś. Dobra, znów cooldowny. O! Są wingsy. To może być dla nas pożyteczne. King Bible. Garlic i King Bible są traktowane chyba właśnie jako bronie. Pinak. Dobra, bierzemy. 10% to jednak 10%. Jesteśmy chyba dalej niż wcześniej. Takie mam wrażenie. Zbieramy expy, niech wpadnie ten level. Cross. Albo King Bible. Szpinak! Zaraz mogę mieć problem, bo nie będę miał ewolucji. Robię, czy walę w tym szpinak. A nie leveluję broni. O, cóż to? To była kasiutka chyba. Dobra, bierzemy tego crossa. Zbieramy expy. Tu trochę ich pozostawało. Spellbinder, no kurde, korci, ale... Duration, jaki to w sumie jest duration? Co, tylko jakbyśmy mieli freeza, to w sumie spoko. Nie widzę zastosowania dla niego. O, kolejne bosisko. To nie był bosik. Teraz to jest zwykły mob. O nie! O nie! Chodź tu, bosie. Mini bosie. Dobrze, przepraszam, mini bosie. O kurka, wódka. Może być problem. Dobra, whip. Ej, nic z niego nie wyleciało. Hamstwo. Chyba ja się wracam, a nie idę do przodu. Ej, ja ciebie nie zabiłem jednak? Chyba garlic niweluje mi te wszystkie pociski. Naprawdę, tak mi się wydaje. Potrójne. Wow. To jest fajne. Żebyśmy w końcu zaczęli trochę iść w dół. Słyszałem, zaczął iść w dół dopiero po ewolucji. Ła, trochę przesadziłem. No, może być zaraz problem. Kurde, no nic ciekawego. Rękawice? Niech będą. Szału nie ma, dupy nie urywa. Szału nie ma, dupy nie urywa.
Czy ja dobrze wykonuję, kurde, ten tryb? Nie wiem. Zgłupiałem. Ale mówię, przynajmniej bez jednego Evo nie chciałbym się stąd ruszać. Mamy 6 level whipa. Tylko pytanie, czy my potem przebijemy się w dół. Z was coś leci? Chyba nie. O, jest bosisko. Kurde. Dajcie expa. Dajcie mi expa. Duplikator, tak. Bierem go, bierem. Jeszcze jeden item możemy zrobić. Nie pamiętam, co dalej się kombowało. No dobra, pokonany. Potrójne. Teraz braces. Jezu. Niedobrze. Bracersy chyba się z niczym nie kombują. O, mega traktor. Kończyna. I empty tome w końcu. Magic wand, magic wand. Chcę magic wanda. Ja chyba dobrze tego trybu nie robię. Ja już powinienem ruszać pewnie w dół. Garlic. Tak co, garlic ratuje dupsko. No kurde. Ale one przymocarne. Jakie oni mają odpchanie? No nie wiem, co mam zrobić? Czy mam iść już w dół? Czy to by jeszcze odpuścić? Mogę tego magic wanda... whipa upgrade'ować. Wingsy? Nie. Może byśmy zaczęli trochę w dół jednak. A może nie. Dobra, te dwa bossy pokonamy i idziemy. Coś mnie hitło. Tak, nasz garlic tutaj eliminuje te ciosy wszystkie. Czyli o to się nie musimy nawet martwić. Czyli garlic jest tutaj must have. O, coś jednak nie nadążyło. Dobra. Wracałem sobie. Jezu, czemu ja to wziąłem? Szpinak się w ogóle teraz nie leveluje. Garlic. Dobra, próbujemy. Stop. Liczę na traktor, który ma mi wpaść.
Zrobimy sobie przystanek gdzieś jeszcze. Ta bossa to oczywiście pokonujemy. Robi się ciężko. W ogóle DPS na mnie rosną. Mega ciężko. O wilku mowa. Wiem, że powinienem Lightning Ring ewoluować. Aczkolwiek mamy krytyczną sytuację. Śmierć? O fuck. Chyba nie możemy za długo tu stać. Ale tam rozwaliliśmy coś. Pinak. Ej, tam na górze jest jeszcze, o kurde. Gdzie to tam padło? Ja się po przedmiot nie wrócę? No gdzie ten przedmiot, lol? Tu jest. Pinak za friko. Dobra. Czy było urf? Nie. Nie było. W szczególności, że teraz tu mi śmierć wyjdzie. Rozumiem, że to jest takie zabezpieczenie, żebyśmy jak najszybciej stąd uciekali. Kapuję, kapuję. Rozumiem. Powinna być zwiększona liczba tych atraktorów. Ej, czy mi się wydaje, czy... Dobra. Magic Wand. Będziemy mieć Evo, jak teraz zabijemy bossa. To weź go zabij najpierw. Jest atraktor. Garlic. Empty tome. Czy whip. Czy garlic. 8%, dobra. Wingsy. Whip. O, ciebie chyba musimy zabić. Opak. Jest. Ewolucja Magic Wanda. Tylko tak, teraz jest problem z tym, że mamy bardzo mało życia. Możemy to niszczyć? Nie możemy tego niszczyć. Kurde, to nie jest takie proste. Gdzie to wypadło? Daleko? Pewnie daleko. Pewnie na samym początku. Kurde, nie, nie idziemy tam. Bez sensu. Nie respią nam się w ogóle żadne rzeczy. Może powinienem przystanąć. Dobra. Lightning Ring. Traktor? No traktor. Uuu. No już miałem mówić jak malutko. Ale
to szału nie ma jakoś. Garlic, garlic. Szkoda, że przedmiotów, kurde, tutaj nie daje. Nie! Ale by były jaja. Ale już są jaja, nie powiem. Nie mam w ogóle HP, dajcie mi HP-ki. Jezu, tak mało życia. Mogłem jednak w tego regena pójść troszeczkę przynajmniej. Moli, moli, guacanoli. Kurde, nie to. Dajcie mi jakieś HP-ki, proszę. Jest tak łatwo nie zauważyć ich. Kurde, gdybym miał przynajmniej ewolucję. Dobra, garlic poziom 7. Muszę trochę ekspa pozbierać. Kurde, te wilkołaki są mocne. To w ogóle są wilkołaki, to jest pytanie. Oho, chyba się wjebałem. Żyćku, daj to żyćku. Troszkę żyćku przynajmniej. Nie kasiutkę, żyćku. Traktor. Za dużo animacji. Whip. Garlic 8. Teraz boss do zabicia. I może jakoś jeszcze wyratujemy. Nie wierzę w cuda, ale jest szansa. Jest boss. Wszystkim, co mamy. Jest whip. Może się jeszcze jakoś wyleczymy. No i to jest lifesteal. Serio, tego whipa tak w sumie nie doceniałem. Ja tego whipa bardzo nie doceniałem. Dobra. Dobra, dajmy tego crossa. Gdyby ten garlic się skombował. O, mamy coś. Milky Way Map. Permanently enable the map in the pause menu. Co nam to dało? No to ja teraz rozumiem, o co z tym chodziło. Czyli to nie był ogólnie taki tryb questowy. Po prostu odblokowaliśmy sobie mapkę teraz.
To pytanie, czy mam ją na stałe. To jest ciekawe. No, no dobra, bierzemy to. Nie, bez garlika tutaj nie ma nawet opcji przeżyć. Bez garlika nie ma opcji przeżyć. Garlik to jest po prostu coś pięknego. Tam o ten beach, kurde, to jest piękne. Siódmy cross. Jak tam? Idziemy w tą stronę, dobra. Idziemy w dobrą stronę. Ale jeszcze nie tu. Przydałby się atraktor teraz. Uuu, jak bardzo. Tylko tak wzrokiem szukam, ale... Ale nie widzę. Nic tu nie ma, no. No moby chyba z drugiej strony się teleportowały. Pyk, 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 pyk. Idzie tego padła. Który poziom? Siódmy. Jeszcze jeden. Movement, movement. Daleko, już blisko. Kurde, ale by mi się ten atraktor przydał. Już ich tyle tu wypłukliśmy, że bez problemu już byśmy chyba dali sobie radę ze 2-3 levele złapać. King Bible. Daj tam mnie atraktorka. Dobra, Wingsy. Jeszcze trochę. Nie no, przyjmę atraktor w dobre ręce. No proszę mi go dać. Daj mnie za darmo. Daj tam mnie atraktor za darmo, proszę. Mamy crossa. Trzeba bossa jeszcze. Utłus. Mamy crossa, dawaj bossa. Pytanie, czy czymś się skombuje. O, atraktor, atraktor, atraktor. Uuuu. Dobra, bierzemy to. No i się zaczęło. O, ten King Bible zasuwa. No tu jest skrzynia do góry.
Więc już nie potrzebujemy leveli. Dobra, ring się skombował. Więc teraz jest Eldorado. Dajcie kasę, dajcie kasę. Tam jest ten atraktor. Tu jest chyba movement speed. Tędy nie przejdę. Przy takim wyjebaniu tu laser to szok. Totalnie na wyjebongo. Jeszcze. Paniaki udają mocnych. O, czyli się nam cross nie skombował niestety. I silniejsi już nie będziemy. Niestety. Teraz polecimy tego atraktora. Gdzieś tu? Gdzieś tu. Zbliżamy się. Zaraz był jaki resp. Gdzie to jest? Ja nic tu nie widzę. Nic tu nie widać. Co tu niby było? Że niby gdzieś tu. Ej, oszukali mnie. Gnoje. Gnoje mnie oszukały, no. Tu nic nie ma. Dobra, idziemy po atraktora. Pyk, pyk, pyk. Daleko do tego traktora. Cały czas do góry lecimy. Jak Formuła 1. Blisko? Daleko. Bardzo daleko to jest. Busisko. Rewą bosik. Dałoby się to wziąć do kasy. Daleko? Niedaleko. Mnie znów oszukają gnoje jedne. Pyk pyk slalomkiem. Jeszcze trochę. Dwie minuty i nam się uda. Teraz w lewo. O nie! Pilniejsze gnoje. O, mocne, mocne, nie powiem, że nie. O, coś wyleciało. Jestem blisko. Bardzo, bardzo blisko. Tu jest traktor. Dobra, poczochrajmy ich jeszcze po głowach.
Dobra. A, to jest atraktor! Kurde, myślałem, że to jest... Aj. Dobra, oszukali mnie gnoje. Zostałem zrobiony w wała. Ale zostałem zrobiony w wała. O Jezu, one w ogóle... O fuck. O, może by to być chyba koniec. Może to być koniec. Pół minuty przed. No, koniec. Nie uda nam się niestety. Nie ma opcji. 10 sekund przed. 12. 12 sekund przed. No nie udało się, kochani. Nie udało nam się. Te cholery, które nie były odrzucalne, niestety nas tutaj zajechały. Więc tak, jeżeli chodzi o te przedmioty, ja tu będę pokazywał teraz myszką. Garlic, nie wiem, z czym się kombuje. King Bible, również nie wiem, z czym się kombuje. To się o, to przez to przegraliśmy w sumie. Jakbyśmy mieli co innego, to byśmy wygrali. Wiemy tylko tak. Empty Tome kombuje się z różdżką. Ring kombuje się z piorunkiem, którego tu nie widzę. A, no po prostu jest już zrobiony. I to, ten bicz kombuje się z tym sercem. Wiadomo tak. Holy Cross z niczym się nie kombuje tutaj. Na pewno nie z, ze szpinakiem, ani z rękawicą, to jest pewne. A i na pewno też, chociaż nie, za traktorem to nie wiadomo nawet. Nie wiadomo, chociaż niby tu Cross zrobił 2 miliony DPS-a. Ciekawe. Więc ten Cross mógłby być nawet dobry w innych warunkach. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Pamiętajcie, że głosować możecie również na inne serie, ewentualnie kontynuacje Vampire Survivors. Trzymajcie się, hej hej!